Zranione serce też potrzebuje miłości. Dziewczyna potrzebuje akceptacji i zrozumienia. Musisz więcej słuchać, mniej patrzeć na siebie. Opowiem ci historię, bo jest ktoś, ktoś, kto czeka na ciebie. To historia o dziewczynie, która nie miała nadziei. Tak samotnie podążała przez życie. Marzyła o chłopaku, który da jej miłość. Lecz trudno było, gdy waliło się jej życie. Nie miała nic, mama odeszła bez słowa. Tata szukał ukojenia w tej butelce. Ona siedziała w pokoju tak zraniona, myśląc o tym, czy ktoś jej poda rękę. Nie miała nikogo, tylko komputer i słowa. Te marzenia, że będzie korespondować. Ktoś, kto pozna ją bezinteresownie. Odda siebie i będzie już cudownie. Chce zrozumieć, na czym polega życie. Kochać mocno, a nie po cichu ryczeć. Ta historia o zranionej kobiecie, co oddała, by za ciebie swe życie. Samotna siedzi w życiu tym wiele ran. Chce być kochaną, tylko powiedz jej jak. Serce zranione potrzebuje też żyć. Oddychać dla kogoś i z kimś tutaj śnić. Tata mówi: przeprowadzka, musimy emigrować. Nasze życie na nowo znów budować. Nowe plany, czy tylko to się uda? Ona zaczęła już wierzyć nawet w cuda. Nowe życie, może poznam tam człowieka. Wielką miłość, która na mnie tam dziś czeka. Jadę, tatuś, co mam dziś do stracenia? Chcę tak kochać, mam dość tego cierpienia. Noc przed wyjazdem już nie mogła się doczekać. Spakowała tą walizkę i tak czeka. Tata wyjechał, by auto zatankować. Chciał sprawdzić, jaka będzie ta droga. Ona czuje, że coś jest nie tak. Czuła się tak kiedyś, gdy walił się jej świat. Dostaje telefon, nagle z pogotowia. Szlaban się nie zamknął, on zginął tam na torach. Samotna siedzi w życiu tym wiele ran. Chce być kochaną, tylko powiedz jej jak. Serce zranione potrzebuje też żyć. Oddychać dla kogoś i z kimś tutaj śnić.